zbliża się twoja pierwsza walka na ACB 16 czerwca. No i rywal, tak? Kalan Potter. Na pewno już się nasłuchałeś trochę żartów odnośnie Pottera, bo... tak. Bo i ty jesteś magikiem, no znaczy on też najwyraźniej jest magikiem w parterze, bo ma sporo skończeń, no i tu się okaże, kto jest większym magikiem. Czyja magia w parterze jest mocniejsza? No zobaczymy. No on jest taki bardzo wszechstronny zawodnikiem. Ma sporo poddań, ale też ma sporo nokautów. Więc no zobaczymy. Na pewno nie będę się obawiał ani partera, ani stójki, więc no wychodzę po prostu i robię to, co mam zrobić. ACB ewidentnie pokazuje, że jest taką rozwojową organizacją, bo właśnie podróżują po całym świecie. Czy to ciebie właśnie też jakoś tak dodatkowo motywuje? No bo jakby nie było, byłeś właśnie w pierwszej lidze, teraz będziesz troszeczkę niżej, ale ewidentnie właśnie taka organizacja z potencjałem. Znaczy, no ja się cieszę właśnie, że jest to organizacja, która robi galę na całym świecie. Halo, coś przerwało, nie słyszę ciebie teraz. I w Australii walczyłem, ale dla zawodników, dla młodych zawodników, którzy jakby no zaczynają, czy tam no, walczą, to zawsze jest lepiej, żeby walczyli w różnych miejscach, bo przy okazji zawsze można coś pozwiedzać. Ja, mi się zawsze się to podobało, jak walczyłem w Bellatorze, czy później w UFC, że mogłem polecieć do Stanów, po walce zostać tydzień, dwa i pozwiedzać coś, zobaczyć ciekawego. Więc no to łączenie tego tej kariery zawodowego sportowca z podróżowaniem jest bardzo fajne i tutaj jakby w tym bardzo to pomaga, no zwłaszcza te kierunki takie nie tylko właśnie Europa i Stany Zjednoczone, tylko właśnie jeszcze Australia, może kiedyś tam jeszcze Brazylia wpadnie, więc no to bardzo fajnie się z tego cieszę, że mogę zobaczyć gdzie indziej. A teraz zobaczyłem, że ty walczyłeś na Australian FC kiedyś. Tak. To nie jest twój pierwszy w takim razie wylot do Australii. Dużo się dzieje właśnie też w kontekście twojej graplerskiej kariery, bo właśnie był Polaris, teraz był niedawno ten Quintet, jakkolwiek to przeczytać właśnie w Japonii. To też tak jest taka ciekawostka właśnie, że mamy takie szalone czasy, gdzie właśnie grappling, który potencjalnie dla widza był niespecjalnie interesujący, nagle okazuje się, że może być interesujący i że robi się właśnie z takimi legendami często w sporcie właśnie tego typu wydarzenia. No tak, widać, że ta forma organizowania tych superfightów przyjęła się, coraz więcej organizacji to robi, no i to też jest bardzo fajne właśnie, bo można postartować na takim trochę wyższym poziomie i też to też znowu tak jak przy wjeździe do Japonii, to fajnie pozwiedzałem, miałem okazję znowu być w nowym miejscu, więc znowu się z tego bardzo cieszę i jeśli dalej będą takie turnieje, no już jest plan, żebym startował na kolejnym Polarisie, jak Quintet kolejny będzie organizowany, to też już mam powiedziane, że będę na nim startował, więc jak tylko będzie taka możliwość, to w tych graplerskich superfightach czy turniejach będę startował na pewno. A powiedz mi, jak wygląda w ogóle twoja sytuacja, tyle o ile możesz powiedzieć, właśnie kontraktowa z ACB i jaki ty masz tak naprawdę plan? Czy to jest taki plan dla ciebie właśnie, żeby zebrać siły, wykorzystać tę lukę, która byłaby w UFC, gdybyś tam pozostał, bo miałeś obiecany właśnie ten kontrakt i to jest tak po prostu, że teraz po prostu zapełnisz ten czas, a później wrócisz do UFC, czy po prostu zobaczysz, co się wydarzy? No mam kontrakt za CB na 4 walki, no i po tych 4 walkach zobaczymy, no nie chcę wybiegać w przyszłość, nie chcę tam nic planować, no jakiś tam swój plan w głowie mam, ale pozostanie mój. Pierwsze co mi rzuciło się w oczy, czy jakby kiedy była informacja o tym kontrakcie, to fakt, że właśnie ci wschodni zawodnicy za wschodniej granicy, oni mają taki styl, który niekoniecznie jest właśnie dla ciebie wygodny, bo mają bardzo dobry grappling, bardzo dobrze są defensywnie, no i dobrze uderzają właśnie. Czy ty w ogóle, nie wiem, brałeś to pod uwagę, czy jesteś tego typu zawodnikiem, który po prostu bierze każdego rodzaju wyzwania? Nie, no nie szukałem organizacji, gdzie będzie mi najłatwiej. Raczej patrzyłem, żeby to była organizacja jak najmocniejsza po UFC. No w Bellatorze już byłem, więc tak, no, cofać się
wracać znowu do tej samej wody, no to tak trochę mi nie pasowało, więc szukałem czegoś innego. No i tak jakby kolejną najmocniejszą organizacją jest ACB, no dlatego jakby dlatego tam się wybrałem. No wiem, że są tam mocni zawodnicy, no ale tak naprawdę no, tego oczekuję, tego chcę. No, uważam, że te walki, które stoczyłem w UFC, nie poszły tak, jak powinny. I no, czuję się na siłach, żeby walczyć z mocnymi zawodnikami i dalej się sprawdzać. A była taka opcja, żebyś, w sensie jakaś taka propozycja, żebyś zawalczył jeszcze w Bellatorze? Czy to już takie z góry skreśliłeś, że w ogóle nie? Nie, to po prostu to nie było jakoś tak, że bo też nie było takiej informacji oficjalnej, że skończył się ten kontrakt z UFC, dlatego jakby no, nie zostałem zaspany jakimiś ofertami. Raczej ja z menadżerem, że no, my odzywaliśmy się do organizacji, z którymi byliśmy zainteresowani. No i tutaj raczej do no, Bellator pominęliśmy. A czy jakaś polska organizacja może do ciebie się zgłosiła, kiedy wyszła ta informacja właśnie, że, no, że twój No, kontrakt dobiega były końca? też rozmowy z jakimiś polskimi organizacjami. Z jakimiś konkretnymi? No nie będę już teraz wymieniał. No, skończyło się na ACB i bardzo się cieszę, była to zdecydowanie najlepsza oferta i wydaje mi się, że najlepsza możliwa opcja, którą mogłem wybrać. Dobrze, a to mnie nawet tak interesuje właśnie w momencie, kiedy jakby niespecjalnie chcesz, jesteś zainteresowany, żeby wymieniać, które to były organizacje, to dlatego, że to potencjalnie psuje jakieś negocjacje na przyszłość, czy jakieś są inne powody? Dlatego, że było sporo tych organizacji, no i nie chcę teraz jakby no, wymieniać tych, z którymi gdzieś tam były prowadzone jakieś rozmowy i nie doszły do skutku. No, wydaje mi się, że nie ma to sensu, no, gdzieś przy kolejnych, może jak kolejny kontrakt się skończy, znowu wrócimy do rozmów i nie chcę jakby gdzieś tam. No, wydaje mi się, że generalnie takie rozmowy właśnie powinny zostać, póki nic konkretnego jakby z tego się nie urodzi, to powinny zostać pomiędzy organizacjami i zawodnikiem. Rozumiem. Jak co się dzieje na macie, zostaje na macie. Tak. W tym znaczeniu. Dobrze, a ty teraz przebywasz w Poznaniu czy u siebie? Jak dzielisz swoje treningowe obowiązki? Odkąd właśnie w Tychach jest teraz nowa siedziba, właśnie z tego co mi wiadomo, bardziej nowoczesna? Jestem w Poznaniu, tutaj trenuję w Ankosie. Do tej walki też się tutaj będę przygotowywał. Okej. Jak jestem w Tychach, gdzieś tam przy okazji, bo no co jakiś czas muszę tam przyjechać, tam mam to jakby no, swoje sprawy, które czasem muszę podzałatwiać, to zawsze do Bastionu wpadam i tam jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach. Sławek Szomota też będzie ze mną teraz leciał na walkę do Australii, ale trenuję na co dzień w Ankosie.